Święty Paweł apostoł w liście do nawróconego z pogaństwa Tytusa pisze naukę o wcieleniu. Czytamy tam między innymi: łaska Boga okazała się zbawienna dla wszystkich ludzi. Ona poucza nas, abyśmy odrzucili bezbożność i światowe pożądania, a żyli już teraz na tym świecie roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując szczęśliwego spełniania nadziei i ukazania się chwały wielkiego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dla świętego Pawła nie ma wątpliwości, że chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, to ludzie Adwentu, z ufnością i nadzieją, oczekujący przyjścia Pana, czekający z radością na spotkanie ze swoim Bogiem twarzą w twarz. Przeżywamy kolejne święta Bożego Narodzenia. Święta, które uświadamiają nam tajemnicę Bożej miłości, wyrażającą się we wcieleniu Bożego Słowa. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Rodzi się dziecię, rodzi się nowy człowiek, Bóg rodzi się nasianie. Nie dziwi zatem fakt, że święta Bożego Narodzenia to święta niebywałej radości. To nieustanne wyśpiewanie Bogu chwały na wysokościach i na ziemi, że tak na bardzo nas ukochał, że stał się człowiekiem w ten radosny czas. Czas Wielkiego Święta pragnę złożyć serdeczne życzenia wszystkim parafianom, każdej rodzinie naszej parafii, wszystkim gościom, którzy w tych dniach odwiedzą naszą parafię, rodziny mieszkające na terenie naszej parafii. Serdecznie pozdrawiam i składam serdeczne życzenia bożonarodzeniowe wszystkim pielgrzymom przybywającym do sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej, Niepokalanej Królowej Rodzin. Modlimy się za was, wypraszając dla was wielu łask, by niebo otwarło się i wylało strumienie Bożych darów na was, na wasze rodziny, na każdy dzień nowego, zbliżającego się 2020 roku. Niech Niepokalana Dziewica, czczona w naszym sanktuarium jako Królowa Rodzin, wyprasza wam wiele potrzebnych łask, a nade wszystko dar miłości w każdej rodzinie, dar pokoju w każdej rodzinie, dar silnej, żywej, pięknej, autentycznej wiary w każdej rodzinie. Szczęść Boże wszystkim na święta Bożego Narodzenia roku Pańskiego 2019.